Mój referat będzie dotyczyć twórczości Teodora Axentowicza, ale w dziedzinie sztuki, która właściwie jest niezauważana, jest pomijana, mianowicie w kontekście architektury ekspozycyjnej, architektury wystawowej. Otóż na przełomie XIX i XX wieku toczyła się swoista batalia pomiędzy XIX-wieczną formą architektury wystawienniczej, zapełniającej sale wystawowe, zarówno wystaw zmiennych, jak i muzealnych, obrazami od sufitu do podłogi, a po środku ustawiano ciężkie postumenty, na których umieszczano rzeźby. I powstał nowy trend architektury wystawienniczej, który był propozycją wnętrza salonowego, który miał oddawać każdemu poszczególnemu dziełowi sztuki jakieś właściwe miejsce. Zapowiedzi nowego stylu przestrzeni dla sztuki płynęły na ziemię polskie przede wszystkim z Wiednia, z którym artyści polscy utrzymywali znakomite kontakty, gdzie konserwatywny, duszny Raum Kunst, Kunstlerhausu, konserwatywnej sali wystawowej, pozostał od roku 1898 w opozycji do nowoczesnej architektury wystaw organizowanych w budynku Wiener Secession, w budynku wiedeńskiej secesji, gdzie wystawy realizowali znakomici artyści wiedeńscy, jak Józef Olbricht, Józef Hoffmann, Otto Wagner, Koloman Moser. I to oni właśnie zaproponowali stworzenie w salach wystawowych nastrojowych, kameralnych salonów zawieszonych obrazami ze stylowymi meblami, czasem z kwiatami, draperiami, a także polichromowanymi fryzami. W polskiej sztuce zapowiedzią zmian w stylu ekspozycji była pierwsza wystawa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka w 1897 roku, która była zorganizowana w Sukiennicach w Krakowie, gdzie po raz pierwszy jakby podporządkowano się tej nowej idei aranżacji wnętrza, to znaczy obrazy umieszczono na osobnych ekranach, w niewielkiej ilości były obrazy, a po środku sali wystawowej umieszczono wielką kanapę, która miała być reminiscencją jakiegoś rodzaju salonu. I wystawy Towarzystwa Sztuka, które były zapoczątkowane od roku 1898, przygotowywali pod względem wystawienniczym i Stanisław Wyspiański, i Ferdynand Ruszczyc, a także Józef Mehofer i Teodor Axentowicz. Teodor Axentowicz był obytym na światowych salonach artystą, przede wszystkim jako członek Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, wystawiał wielokrotnie za granicą. Był też związany, jak wielu polskich artystów, z wiedeńską secesją, która otwarta była dla artystów z całego cesarstwa i wielu innych państw europejskich, a ich spisy opublikowane zostały na łamach czasopisma Versacrum. Teodor Axentowicz był także członkiem wiedeńskiej secesji od roku 1897, lecz już w roku 1908 wystąpił z ugrupowania na znak protestu po udziale polskich artystów, członków wiedeńskiej secesji, w wystawie konkurującej z secesją w Hagenbundzie. Teodor Axentowicz podjął również dyskurs na temat organizacji przestrzeni wystawienniczej owego Raum Kunstu, angażując się w aranżację trzech ważnych wystaw Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka i sztuki polskiej w ogóle na międzynarodowych ekspozycjach. Była to wystawa w 1904 roku w St. Louis w Stanach Zjednoczonych, w 1906 roku w Londynie oraz w 1914 roku polska ekspozycja na 11. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. Wyjątkowym wydarzeniem w ogóle na arenie sztuki była wystawa w St. Louis w 1904 roku, na której po raz pierwszy samodzielnie wystąpiło na forum międzynarodowym Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka,
Była to prestiżowa, międzynarodowa, powszechna wystawa zorganizowana z okazji setnej rocznicy przyłączenia stanu Luizjana do Stanów Zjednoczonych. Oficjalna nazwa ekspozycji, którą zwiedziło ponad 20 milionów osób, brzmiała St. Louis Fair World. Trwała ona od kwietnia do listopada 1904 roku i uczestniczyło w niej 60 krajów oraz 43 stany Stanów Zjednoczonych, prezentujące w 1500 budynkach prace z technologii, rolnictwa, sztuki, historii, architektury, antropologii. Również i na tej wystawie niezwykle prestiżowej znalazło się miejsce dla sztuki. Został wydany oficjalny katalog wystawy Departamentu Sztuki Wystawy Światowej, w którym wyodrębniona została grupa artystów polskich jako grupa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Więc to był to wyjątkowy rzeczywiście i bardzo znaczący w historii Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka występ na forum międzynarodowym. Skąd się Towarzystwo Sztuka wzięło? Ono było zaprzyjaźnione w jakiś sposób z wiedeńską secesją, ale przed wystawą St. Louis doszło do konfliktu wewnątrz wiedeńskiej secesji na skutek odmówienia przez ministerstwo udziału 5 artystów w tej imprezie międzynarodowej, między innymi bardzo ważnej persony dla sztuki tamtych czasów wiedeńskiej, Gustawa Klimta, co spowodowało, iż odstąpiono miejsce na wystawie w St. Louis obok Hagenbundu właśnie Towarzystwu Artystów Polskiej Sztuka, a także czeskiemu Manesowi, z którym Towarzystwo Sztuka bardzo ściśle współpracowało. I one, te trzy ugrupowania, otrzymały przestrzeń wystawienniczą w Pałacu Sztuki w St. Louis. W sprawie uczestniczenia polskich artystów na wystawie w St. Louis zabiegał ówczesny prezes Towarzystwa Sztuka Teodor Axentowicz, który otrzymał finansowe zabezpieczenie od Ministerstwa Oświaty we Wiedniu i pojechał do St. Louis na czele grupy artystów austriackich, czeskich i polskich i pozostał tam przez 3 miesiące, organizując wystawę, a następnie doglądając działu polskiego. Sukcesem Polskiej Ekspozycji Sztuki był wówczas złoty medal przyznany Józefowi Mehoferowi oraz srebrny i brązowy Leonowi Wyczółkowskiemu. Natomiast Teodor Axentowicz został uhonorowany pamiątkowym dyplomem za przygotowanie ekspozycji. Wydaje się, że ekspozycja, którą zaproponował Teodor Axentowicz i którą zrealizował St. Louis, była rzeczywiście dużym wydarzeniem artystycznym w tej dziedzinie sztuki, która obejmuje architektura wystawy. Zorganizował bowiem niezwykle interesującą przestrzeń sztuki, która charakteryzowała się przede wszystkim narzuceniem nowego koloru jako tła, koloru ścian. Był to kolor żółty i ściany zamknięte zostały fryzem z motywem kasztanowców. Wejście natomiast do polskiej sali wystawowej, flankowane ciężkimi haftowanymi kotarami, zwieńczonymi supraportą z motywem 5 sów. Atmosferę salonu uzupełniały meble i w ten sposób stworzył Axentowicz coś na kształt kameralnego salonu, takiego narzucającego atmosferę, nastrój kontemplacji dzieła sztuki. Jeszcze dodatkowym efektem kolorystycznym tej sali wystawowej było zamknięcie narożników sali barwnymi projektami witraży projektu Józefa Mehofera. Organizacja przestrzeni wystawienniczej autorstwa Teodora Axentowicza bezbłędnie wpisuje się w nowoczesny styl aranżacji wnętrza ekspozycyjnego, które lansowane było przez środowisko wiedeńskiej secesji na przełomie XIX i XX wieku. Ale szczególnie interesujący w kontekście realizacji
na terenie Krakowa. Wydaje się wprowadzenie przez Axentowicza fryzu z roślinnym motywem i kotara flankująca wejście na salę wystawową. Dlatego, że kilka miesięcy później, we wrześniu tego samego roku, aranżował wystawę w krakowskim Pałacu Sztuki Stanisław Wyspiański i powtórzył on tam także motyw fryzu. W Pałacu Sztuki były to kwiaty, to były nasturcje. I także wprowadził kotarę haftowaną z motywem nasturcji. To o tyle jest ciekawe, że powszechnie się uważa, że wystawa w Pałacu Sztuki we wrześniu 1904 roku była niekwestionowanym i wielkim dziełem sztuki Stanisława Wyspiańskiego. Ale okazało się, że pierwszym, który wprowadził tego typu formę aranżacji przestrzeni wystawienniczej, był właśnie Teodor Axentowicz, który tego typu eksperyment przeprowadził w dalekich Stanach Zjednoczonych. Następnym ważnym bardzo akcentem w realizowaniu przestrzeni wystawienniczej przez Teodora Axentowicza był udział w wystawie, w królewskiej wystawie austriackiej, zorganizowanej pod auspicjami księcia Walii i rządu austriackiego, która została urządzona w pawilonach wystawowych Erlkurt w Londynie. Była to wspólna wystawa Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka i Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a także wiedeńskiej secesji, wiedeńskiego Hargenbundu, czeskiego Manesu. A zatem był to pełny pokaz sztuki Cesarstwa Austro-Węgierskiego w 1906 roku w Londynie. I również tę wystawę przygotowywał jako aranżer, jako architekt wystawy Teodor Axentowicz, który także pokazał tam swój obraz Święto Jordanu, które krytyka artystyczna angielska uznała za największą sensację ekspozycji. Jeśli chodzi o formę ekspozycji, jaką zaproponował Teodor Axentowicz w Londynie, to wprowadził również nową, ciekawą tonację ścian, mianowicie tym razem złotą, i eksponował obok obrazów i rzeźb kilimy, czyli prace artystów kręgu Towarzystwa Sztuka Stosowana, a także ozdobił wystawę bukietami kwiatów. Pojawienie się kilimów i prac Towarzystwa Sztuka Stosowana było wielkim ukłonem Teodora Axentowicza w stronę bardzo modnego wówczas w Anglii nurtu artystycznego, który nobilitował rzemiosło artystyczne. I w uzupełnieniu też właśnie tego pokazu rzemiosła artystycznego wystawione zostały na ekspozycji wydawnictwa, tak zwane materiały. Było to wydawnictwo Polskiej Sztuki Stosowanej, które wzbudziło olbrzymie zainteresowanie angielskiej krytyki artystycznej właśnie w tym kontekście ruchu odnowy rzemiosł i teorii Williama Morrisa i Johna Ruskina. Wystawa londyńska, taka ciekawostka nasuwa mi się na temat tej wystawy, bo wystawę londyńską recenzował Wojciech Kosak, który był wieloletnim antagonistą Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Przy czym ten konflikt wynikał z tego, że Towarzystwo Sztuka, które było bardzo hermetyczne i miało swój program artystyczny, nie zaakceptowało twórczości Wojciecha Kosaka, który poczuł się szalenie dotknięty tym. Niemniej jednak, recenzując wiedeńską wystawę Towarzystwa Sztuka, określił to towarzystwo jako arystokrację sztuki polskiej. To był wielki ukłon Wojciecha Kosaka w stronę towarzystwa, które jego nie chciało absolutnie zaakceptować. Ostatnią wystawą na forum międzynarodowym Teodora Axentowicza to było przygotowanie wystawy na prestiżowej wystawie, jaką co 2 lata jest Międzynarodowe Biennale Sztuki w Wenecji.
W 1914 roku odbywało się Biennale Wenecji, 11 z kolei. I Towarzystwo Artystów Polskich Sztuka, które tam wystąpiło samodzielnie, dostało do dyspozycji salę zwaną Sala Polacca. I był to ostatni pokaz Towarzystwa Sztuka przed I wojną światową, który zresztą ten wybuch wojny w jakiś sposób przyhamował możliwość pozytywnych recenzji, dlatego że nikt już wtedy nie miał głowy i ochoty do zajmowania się sztuką. Niemniej jednak zostało odnotowane, że Polacy wystąpili skromnie ilościowo, co się tłumaczy, że udział wzięła tylko sztuka, Stowarzyszenie Krakowskie, a nie sztuka rozumiana w ogóle jako twórczość polska. Sztukę polską eksponowano w jednej dużej sali, w głównym pawilonie, zwanym właśnie Sala Polacca, a nie jak to było przyjęte w pawilonie narodowym. Teodor Axentowicz skontentował się na eksponowaniu rzeźb na niskich postumentach i obrazów prezentowanych w niewielkiej ilości, które pokazał wręcz w takim estetycznym, bardzo prostym układzie. I jedynym mocniejszym akcentem sali wystawowej było zamknięcie, podobnie jak na wystawie w Stanach Zjednoczonych w St. Louis, narożników sal wielobarwnymi projektami witraży Józefa Mehofera. Biennale weneckie przerwane zostało, jak wspomniałam, wybuchem wojny światowej. Wystawa nie doczekała się żadnych recenzji. Prace artystów zostały zdeponowane w wiedeńskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i sprowadzone do Krakowa dopiero w 1915 roku. I wówczas w Pałacu Sztuki zorganizowano wersję powtórzoną wystawy wiedeńskiej, a dochód przeznaczony został na cele Czerwonego Krzyża. Te trzy opisane aranżacje wystawiennicze wskazują na Teodora Axentowicza jako artystę, który znakomicie wpisał się w nowy gatunek sztuki, który nie jest dostrzegany jak dotychczas. Jakoś nie zauważa się architektów wystaw, aranżerów przestrzeni ekspozycyjnej, którzy mają swoje programy, które swój sposób aranżują przestrzenie wystawiennicze i to wydaje mi się niesłychanie ważny jakiś dział w twórczości Axentowicza, który prowadził coś nowego już w pierwszych latach XX wieku. Jeśli chodzi o artystów, którzy podjęli wzorem Teodora Axentowicza podobne aranżacje wystaw Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, to warto jest przypomnieć nazwiska Józefa Mehofera, Józefa Czajkowskiego, Karela Frycza i Władysława Jarockiego. Oni wzorem Teodora Axentowicza powtarzali aranżacje wnętrz wystaw, pokazów, obrazów, rzeźb, jak i rodzaj salonów towarzyskich, salonów takich przeznaczonych do kontemplacji nastrojowej pokazów sztuki. Dziękuję.